Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj kolejny wielki dzień, rozgrywane są kolejne mecze piłkarskie na Mistrzostwach Świata w Katarze. Jak zapewne wiecie, dzisiaj o 14 godzinie mecz będzie rozgrywała nasza polska reprezentacja. Zmierzą się oni z Arabią Saudyjską i zapewne wiecie też, że wcześniej w meczu z Argentyną Arabia Saudyjska zwyciężyła, mega sensacja. Także moi kochani, jak obstawiacie, jaki wynik typujecie w meczu naszej reprezentacji właśnie z Arabią Saudyjską? No ja liczę, że będzie zwycięstwo naszej drużyny 2-1. W drugim meczyku Argentyna zagra z Meksykiem. No tutaj no, Argentyna już musi wygrać, bo jeżeli nie, to może pakować się i wracać do domu. Także tutaj też będzie zwycięstwo Argentyny. Liczę, że będzie 2-0. Moi kochani, i jest taka sprawa. Jeżeli traficie poprawny wynik w meczu polskiej reprezentacji, to te osoby, które trafią poprawny wynik, będą brały udział w losowaniu nagrody Złączy nas piłka sezon czwarty. To, co ostatnio było na konkursie, będzie taka nagroda rozlosowana pomiędzy osobami, które podadzą poprawny wynik w meczu naszej reprezentacji. Także mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Czekam na Wasze komentarze. No i do godziny 14 macie troszeczkę godzin, więc im więcej typów, tym lepiej dla Was. A teraz, moi kochani, rozegramy sobie pojedynek karciany pomiędzy tymi drużynami, czyli Arabia z Polską i Argentyna z Meksykiem. Przygotowałem, tak jak zawsze, 4 saszetki na odcinek. Zapewne zastanawiacie się, gdzie jestem, czy czasem nie jadę na mecz do Kataru. No niestety, moi drodzy, nie stać mnie na taki wypad. Podobno kilkanaście tysięcy trzeba co najmniej mieć, żeby pojechać do Kataru, żeby tam się zakwaterować, żeby po prostu te dni tam jakoś przeżyć. Oczywiście za bilecik trzeba też zapłacić, za podróże, więc no naprawdę, no niestety nie jadę samochodem na mecz, obejrzę w telewizji, ale mam nadzieję, że będzie świetna zabawa. Nasza polska reprezentacja zwycięży w tym meczu i będziemy mieć 4 punkciki i już bardzo blisko do awansu. Ok, moi kochani, no a my teraz lecimy i sprawdzamy, czy wpadną jakieś karty z tych 4 reprezentacji z naszej grupy C. Mamy Niemcy, logo, następnie Belgia. Co my tutaj mamy? Jaka jest karta? Maroko. I teraz karty bazowe. Senegal, Niemcy, jest Polska! Mamy Jana Bednarka i brameczka dla nas. Argentyna również prowadzi. Kto tutaj wpada? Acuña. No i niestety Arabia Saudyjska również trafia. Al-Shehri, czyli w naszym pojedynku jest remis 1-1, a w tym drugim Argentyna prowadzi z Meksykiem. Ok, lecimy dalej. Kolejne saszetki. Tutaj sobie to odłożę na boczek. Czyli my remisujemy, a Argentyna prowadzi. Druga saszetka. I mamy tutaj Brazylię, Vinicius. Następnie logo Niemiec. Dalej Stany Zjednoczone, Timothy Weah i teraz bazówki. Szwajcaria, Kanada i ponownie Argentyna. Wpada Joaquin Correa i Argentyńczycy już mają 2 brameczki. Następnie Tunezja i Szkocja. Połowa saszetek otworzonych, połowa przed nami. I lecimy dalej. Ładnie, mamy rareczkę. Harry Kane. Następnie Urugwaj, Cavani. Tutaj logo Senegalu i karty, a tu jeszcze mamy jedną, Rudiger, czyli Niemcy, i odwracamy, moi kochani, niestety Arabia Saudyjska drugą brameczkę ma. 2-1 wygrywają z nami w pojedynku karcianym. Dalej Tunezja, Kanada i Szkocja. No i zostaje nam ostatnia saszetka, czy ona tutaj coś jeszcze zmieni. Mamy Szwajcarię.
Korea i Brazylia. I mamy, moi kochani, brameczkę. Piotr Zieliński, remis 2-2. Co dalej? Ekwador, Korea, Serbia i Holandia. Czyli jeżeli chodzi, moi drodzy, o pojedynki karciane, to w meczu z Arabią Saudyjską remisujemy 2-2. Więc taki wynik, no, niezbyt nam będzie pasował. Będzie jeden punkcik, czyli w sumie dwa. A w drugim meczu Argentyna zwyciężyła Meksyk 2-0. Więc jeżeli tak by się zakończyło, no to Argentyna nie będzie jeszcze na straconej pozycji, bo wystarczy im zremisować albo wygrać z naszą reprezentacją i wtedy awansują. Także czekam, moi kochani, na wasze opinie i komentarze, jak wy to widzicie w prawdziwym meczu. No ja mam nadzieję, że wygramy z Arabią Saudyjską co najmniej 2-1, a w drugim meczu stawiam na zwycięstwo Argentyny. Także bawimy się fajnie i wszystkie osoby, które poprawnie wytypują wynik naszej reprezentacji, wezmą udział w losowaniu tych samych nagród, co ostatnio, czyli będzie taki zestaw Złączy nas piłka sezon czwarty. Okej, moi kochani, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam.